No cześć, witam Was z mojego DevOffice. Jest godzina 6:18 i właśnie robię sobie miniaturkę do wczorajszego vloga, to znaczy on o 8, czyli za niecałe 2 godziny wychodzi, a ja właśnie kończę robić miniaturkę. Więc jeżeli Was to interesuje, no to miniaturki robię w programie Affinity. To jest dużo tańszy od Photoshopa, a równie dobry. Kupiłem go parę lat temu, także za moment to zapisuję, dorzucam do filmu i czekam na premierę, na udostępnienie vloga z wczoraj. Film już sobie hula od paru godzin i cieszy mnie, że się pojawiają komentarze, bo już parę osób się wypowiedziało, że chcą na przykład ode mnie kursu Blazora, faktycznie z jakimś przykładem takim ciekawym. Więc jest to case, który rozważam, to znaczy nie taki sucha nauka Blazora, tam krok po kroku wszystkie te elementy, tylko raczej na zasadzie budujemy tego typu projekt, takie jest wymagania, takie są tutaj elementy, komponenty i to sobie budujemy na podstawie Blazora, to znaczy korzystając z tej technologii. Więc jeżeli chcesz zaproponować inny rodzaj szkolenia, który chciałabyś, żebym zrobił, bo w tym filmie zadaję takie pytanie. Gdybym miał zrobić jedno szkolenie, to z czego byś chciał, żeby ono było? Więc jeżeli masz inny pomysł, to zapraszam Cię do pisania pod tamtym wideo. Bo coraz mocniej się przekonuję, że jeżeli sobie wszystko dobrze zorganizuję, to na pewno znajdę możliwość czasową, żeby takie szkolenie zorganizować. W jakiej formie, to jeszcze się zastanawiam, ale na razie zbieram tutaj Wasze uwagi, co byście chcieli, więc zapraszam tam pod to wideo. A z takich bieżących rzeczy, to cały czas w pracy jest nauka, mimo że no już mam parę lat doświadczenia jako programista, jako deweloper, a cały czas jednak ta nauka jest, bo dzisiaj na przykład sobie musiałem chyba pierwszy raz w ogóle w karierze coś konfigurować w Terraformie. Musiałem tam skonfigurować nowy serwis i dodać nową bazę, bo innego typu baza była potrzebna. I faktycznie jest to całkiem przyjemne narzędzie. No wcześniej nie miałem na przykład okazji z niego korzystać, bo zawsze ktoś był od tego. Więc cały czas się człowiek czegoś uczy. No i taka ciągła nauka, no to jest proces nieunikniony w tej pracy. Tylko właśnie zależy od tego, zależy to jeszcze w jaki sposób to robimy, no nie? Bo jakby uważam, że mimo wszystko, jeżeli pracodawca chce, żebyśmy coś więcej poznali, żebyśmy coś więcej wiedzieli, coś więcej robili, no to a musi nam zapewnić przestrzeń do tego, to znaczy ja uważam, że powoli, jakby od można powiedzieć paru miesięcy czy ostatnich lat wychodzę z takiego założenia, że jednak taki rozwój powinien się odbywać przynajmniej częściowo w pracy. To znaczy w tym momencie nie wyobrażam sobie, żeby ten rozwój techniczny czy w ogóle rozwój zawodowy wychodził. Nie zaczynał się w ogóle w pracy, to znaczy, że w ogóle nie ma tam żadnego sygnału albo przestrzeni do tego, żeby się uczyć. To znaczy, że 100% czasu wolnego poświęcamy na naukę. Uważam, że okej, mogę sobie na przykład dokończyć jakiś kurs albo coś doczytać w czasie wolnym, ale musi to wynikać z tego, że w pracy zacząłem uczenie się czegoś, coś zostało mi pokazane, zaproponowane i tak dalej, no nie? I druga sprawa. To tak jak mówiłem, że w tym momencie już nie uznaję takiego uczenia się na projektach klientów nowych rzeczy, tak myślę, że to nie dotyczy takich tematów, które są trochę poboczne, dodatkowe, czyli w przypadku mojego Terraforma, to nie jest tak, że ja się nim zajmowałem, ja go konfigurowałem, ja to wszystko budowałem i się uczyłem w trakcie, to znaczy tak pewnie jeszcze 2-3 lata temu bym stwierdził, że mogę robić, to znaczy się w trakcie uczyć Terraforma i konfigurować projekt klienta. Nie, tutaj ktoś to zrobił, ktoś się na tym zna. I ja tylko sobie przychodzę i mogę coś dokonfigurować, coś dołożyć na podstawie tego, co już jest zrobione, więc robię tą prostszą część. I w razie czego niczego nie zepsuję. To znaczy, są osoby, które to sprawdzą, są osoby, które coś podpowiedzą, które zbudowały tą bazę, z której wychodzę, więc jest to coś dodatkowego i nauka takich rzeczy jest według mnie całkowicie ok w projektach. To znaczy, no w ten sposób się też w projektach rozwijamy, że dokładamy sobie jakieś małe rzeczy. Tak samo, jeżeli ktoś chce poznać na przykład frontend, a jest backendowcem, no to nie powinien zaczynać od robienia projektu tam w Reactie czy Angularze, tylko powinien na przykład zrobić jakieś małe zadanko frontendowe w projekcie, który frontendowcy przygotowali i w ten sposób zobaczyć, jak to wygląda, zrobić jakąś małą rzecz, która nie jest krytyczna, ale jakby
jej nawet nie zrobienie, wyrzucenie do kosza nie będzie krytyczne. No, najwyżej nie zaoszczędzicie jednego czy dwóch dni, które dzięki temu by były, przez które ty byś zrobił to zadanie zamiast frontendowca, który by to zrobił dwa dni później. Więc to są takie elementy, na których faktycznie można się uczyć. To jest ten element nauki w pracy, który totalnie akceptuję, no poza jakimiś szkoleniami, poza jakimiś kursami i spotkaniami, rozmowami, które no, pracodawca, jeżeli chce, żebyście się rozwijali, powinien organizować. Więc ja poznaję cały czas nowe rzeczy. Ostatnio to jest po pierwsze baza grafowa, Cosmos DB for Gremlin, a teraz jeszcze sobie liznąłem trochę Terraforma i w sumie takie pierwsze moje spotkanie z tym narzędziem i już mam całkiem pozytywne odczucia. Myślę, że mogę zacząć je używać i faktycznie dalej się go uczyć już we własnym zakresie, ale właśnie ten pierwszy krok, ta nauka taka podstawowa wyszła z pracy, wyszła w trakcie pracy. No, mógłbym na tym poprzestać i po prostu czasami móc coś w tym zrobić, a mogę też się dalej rozwijać i to już mogę robić bardziej we własnym zakresie, więc pewnie gdzieś tam w moich kolejnych projektach już tego Terraforma będę czasami używać. A tak jeszcze wracając do tego mojego wczorajszego vloga, gdzie pytam o Was o to, co byście chcieli ode mnie usłyszeć, zobaczyć, dowiedzieć się, to oczywiście jakby nie zakładajcie, że to szkolenie powstanie z dnia na dzień. Na pewno nie będzie to w tym roku, to znaczy mogę przygotować materiały w tym roku, ale no, na pewno będzie co najwcześniej w styczniu, nie? No bo jednak ten czas ostatnio leci strasznie szybko, to muszę przyznać, i wiele projektów, wiele pomysłów po prostu mi przelatuje tak, zanim jeszcze zdążę coś w nich zrobić, to już się okazuje, że nie ma czasu i są kolejne tematy do zrobienia, więc na pewno to wymaga ode mnie, na pewno to potrzebuje trochę więcej czasu, a też chcę dostarczyć większą jakość, bo widzę, że czy tak myśląc sobie o tych poprzednich kursach, szkoleniach, które robiłem, to tam zawsze mam wrażenie, że wszystko było dosyć robione tak na limicie, to znaczy tak wykorzystywałem do maksimum swój dostępny czas, ale tego czasu nie było aż tak dużo i myślę, że mogę zrobić coś lepszego, coś może nie większego, tak? Nie chodzi mi o to, żeby to był kurs wielkości kursów od Maćka Inserowicza, które są potężne i naprawdę są gigantyczną dawką wiedzy. Raczej chcę się skupić na czymś bardziej konkretnym, ale dającym większą, dającym więcej odpowiedzi, bo też jakby wracając jeszcze do tych vlogów, w których mówię, że już nie chcę robić kursów programowania, to właśnie chodzi mi o to, że te kolejne po prostu takie kursy, które tłumaczą podstawowe pojęcia i tak dalej, takie suche fakty, no one tak naprawdę nie dają dużo więcej wiedzy, bo część z tych rzeczy Wam podpowie IDE, część możecie sobie wygenerować w Copilocie czy czacie GPT. Dużo z tych rzeczy po prostu da się tak kontekstowo znaleźć, w sensie okej, potrzebuję sobie dodać na przykład, potrzebuję sobie jakoś zapisać jakąś wartość w bazie danych, no to zaraz jak się połączyć z bazą danych, no nie? I tego szukasz. A według mnie to, czego brakuje i to właśnie wokół czego się skupia ta cała moja narracja teraz o tym, że już nie chcę robić takich typowych kursów programowania, to jest to, że ostatecznie wszyscy utykamy na tym momencie, kiedy nawet potrafimy wyszukać konkretne informacje, tylko w ogóle nie wiemy, czego szukać, no nie? Że tak naprawdę najtrudniejszym elementem jest połączenie tych wymagań, tej potrzeby zbudowania projektu z umiejętnościami kodowania, które już mamy, no nie? I wydaje mi się, że tu jest wartość na tym połączeniu i tak naprawdę cały czas sobie myślę, mylę w głowie, myśląc o tym wszystkim i tak zastanawiając się nad waszymi odpowiedziami, jak wycisnąć właśnie tą esencję z tego połączenia, tak? Czyli w jaki sposób przekazać maksimum wiedzy o tej części, która właśnie jest tym połączeniem, które jest najważniejsze, które jest najtrudniejsze, bo według mnie na przykład nie ma sensu robić na siłę, nie wiem, kursu, w którym będziemy robić miliard komponentów tylko po to, żeby wszystkie propertysy w Blazorze czy ASP.NET-cie przetestować. Wolę zrobić kurs, w którym dodamy 2-3 komponenty, ale faktycznie one będą znaczące, tak że będziesz widzieć, że ten komponent jest zaprojektowany, zbudowany w ten sposób, dlatego że rozwiązuje jakiś problem. I to jest, powiedzmy, że kierunek, w którym chcę podążać. Także jeżeli to Ci się podoba, to zdecydowanie zachęcam do śledzenia mnie dalej, czy na tym kanale, czy też na Twitterze, na LinkedInie, gdzie tam chcesz.
I zdecydowanie polecam Ci się też zapisać do mojego newslettera, o którym za jakiś czas przypominam. Jak sobie wejdziesz na zajacmarek.com, to tam jest formularz do zapisu na newsletter. I co piątek wysyłam maile, takie bardziej właśnie na pograniczu, no nie? Czyli tak jak już wspominałem kiedyś, to są takie maile nie stricte o konkretnej technologii, tylko raczej wykorzystanie technologii w projektach biznesowych, czy coś tego typu, takie bardziej, można powiedzieć, filozoficzne, ale bardziej też uniwersalne, czy ponadczasowe. Także zapraszam Cię. Już składając tego vloga, jeszcze stwierdziłem, że trochę może dodam informacji a propos tego, o czym mówiłem, czyli o tej nauce w pracy, po pracy, bo żebyśmy byli tutaj po jednej stronie, żebyśmy oboje wiedzieli, o czym mówiłem. To znaczy, chodzi mi o to, z tym rozpoczęciem nauki w pracy i później kontynuowaniem po pracy, to chodzi mi o to, że jeżeli pracodawca od Ciebie wymaga jakiejś wiedzy, wymaga, żebyś na przykład znał coś nowego, czego do tej pory nie znałeś bo jest to potrzebne, bo na przykład chcą, żeby to było używane u nowego klienta, chcą, żeby zupgradeować aplikację, chcą, żeby rozpocząć nowy projekt, który będzie tego potrzebował i tak dalej, to według mnie zawsze pracodawca powinien zapewnić Ci czas na naukę. To znaczy, zakładam, że jeżeli jest taka sytuacja, że na przykład się skończył poprzedni projekt, tak, i przykładowo nowy klient będzie potrzebował jakiejś dodatkowej technologii, no nie wiem, no od jakiejś głupiej biblioteki dodatkowej po nowy w ogóle framework, to w tym czasie, kiedy oni wiedzą, że będą potrzebne takie osoby i ich nie mają, do czasu startu projektu powinni dać Ci zawsze czas na naukę, to znaczy albo, nie wiem, godzinę dziennie, albo jeden dzień w tygodniu wolny na samą naukę i faktycznie wtedy poświęcasz go na naukę i tak dalej. Bo uważam, że no jeżeli to nie wynika z tego, że Ty sam chcesz czegoś, tylko to firma potrzebuje, to firma zgłasza do Ciebie zapotrzebowanie, ale też daje Ci na to zasoby. Ewentualnie płaci Ci za nadgodziny, kiedy ten czas poświęcasz na naukę, tak? Ale myślę, że prędzej powinni zorganizować jakieś szkolenie, dać właśnie jakieś godziny wolne na naukę i tak dalej. Na przykład u nas jest coś takiego jak godziny rozwojowe. Mamy 80 godzin w roku, które możemy tak bez praktycznie pytania poświęcić na te aktywności związane z rozwojem własnym. No oczywiście, no tam wiadomo, że nie można nagle z dnia na dzień zniknąć, no nie? Ale jakby to jest wpisane w naszą politykę firmy, przynajmniej było do niedawna, bo nie wiem, jak to teraz wygląda, bo dawno nie korzystałem. I uważam, że jeżeli czegoś od Ciebie wymagają, to jak najbardziej powinno to być w ramach tych godzin, na które jesteś zakontraktowany. Okej, jeżeli na przykład jesteś właśnie na kontrakcie, masz nienormowany czas pracy i dogadacie się, że na przykład jest ciśnięcie na nową technologię, na nowy projekt, na nowe rozwiązanie, no to na przykład Ty poświęcisz dodatkowo parę godzin w tygodniu czy w miesiącu, douczysz się tego i dopiszesz te godziny do faktury. Inna sprawa jest, kiedy sam chcesz się rozwijać, sam chcesz coś poznawać, to według mnie w takiej sytuacji, okej, impuls może być z firmy, bo przykładowo, nie wiem, szef może dawać do zrozumienia, że jest szansa, że na przykład zaczną się pojawiać projekty związane z, no nie wiem, OpenAI, no nie? Z sztuczną inteligencją, nie namawia Cię do tego, ale mówi, że coś takiego będzie i teraz od Ciebie zależy, czy w to wejdziesz, czy nie, to w takiej sytuacji, okej, sygnał wyszedł z firmy, że jest zapotrzebowanie na to. Być może udało się na przykład wkręcić na jakieś spotkania, bo chociażby znowu u nas jest tak, że jeżeli się pojawiają jakieś świeże tematy, to zwykle są jakieś webinary z tym związane, zawsze ktoś zrobi jakieś spotkanie, jakieś szkolenia i tak dalej. Więc na przykład uda Ci się wkręcić w coś takiego, poznasz ten temat no zwykle pobieżnie, nie? No bo ile można poznać w godzinę czy dwie. I później już się sam dokształcasz, jeżeli chcesz w to wejść, tak? Czyli chcesz iść sobie w OpenAI, no to już we własnym zakresie się tego uczysz z takim nastawieniem, że jeżeli ktoś będzie tego potrzebować, faktycznie jeżeli ktoś wyjdzie z propozycją, że szuka takich osób, no to już będziesz przygotowany. Ale to jest coś innego niż kiedy oni tego od Ciebie wymagają. Jeżeli by powiedzieli, dzisiaj używamy w projekcie OpenAI, masz się tego nauczyć, no to masz się tego nauczyć w godzinach pracy. Jeżeli mówią, że będzie kiedyś może jakaś taka opcja i chcesz tego spróbować, chcesz się tego nauczyć, no to faktycznie wtedy jest według mnie raczej normalne, że będziesz się tego uczyć po godzinach w ramach jakiegoś samorozwoju, bo to nie jest coś, co bezpośrednio wyszło z firmy, bo tak naprawdę możesz zostać tam, gdzie jesteś i nie będzie z tym problemu, tak? W sensie możesz zostać w obecnym projekcie i,
no nikt nie powinien robić z tym żadnego problemu. Zatrudniali się na to stanowisko, więc bez tutaj zasobów na doszkolenie się, no to nie powinni wymagać niczego więcej. Znaczy, no wiadomo, że tam jakieś aktualizacje wiedzy na temat jakichś bibliotek czy języków, no raczej są w naszej gestii, ale to też się raczej powinno odbywać po prostu naturalnie w ramach rozwoju projektu, tak? Czyli dopisujemy nowe funkcje, no to skorzystamy na przykład z trochę nowszych wersji języka czy tam biblioteki. I na tej zasadzie po prostu nasza wiedza się upgrade'uje. Bo też no, trochę słabe są sytuacje, kiedy nie wiem, w ogóle framework, technologia, biblioteki nie były aktualizowane przez 8 lat i nagle jest jeden wielki upgrade, teraz wszyscy muszą się uczyć wszystkiego od nowa, bo tak naprawdę wszystko się zmieniło kompletnie i to jest w zasadzie nauka zupełnie wszystkiego od podstaw. Wtedy też faktycznie powinien być czas na doszkalanie się w ramach tych godzin pracy, które masz zakontraktowane. Ale tak jak mówię, jeżeli to jest coś, co gdzieś tam może się pojawił jakiś sygnał właśnie chociażby z pracy czy z rynku, że to się może przydać i postanowisz, że sam pójdziesz w tym kierunku, bo w sumie może to być fajne, no to wtedy raczej zakładam, że to jest taki rozwój po godzinach, ale tutaj to w ten sposób rozróżniam. Kiedyś tego nie rozróżniałem, kiedyś zakładałem, że wszystko ciągle się muszę uczyć, tak? Nieważne, czy to jest w ciągu pracy, czy po pracy, jeżeli się nie wyrabiam w pracy, to powinienem się uczyć po godzinach. Nie, teraz uważam, że jeżeli to wychodzi jako zapotrzebowanie z pracy, potrzeba, wymóg, żebym to znał, no to znaczy, że automatycznie robię to, uczę się tego w godzinach pracy, ale tutaj ważne zastrzeżenie, co też mówiłem trochę wcześniej, parę minut wcześniej na nagraniu, że już odszedłem od takiego myślenia, że nauczę się tego na projekcie klienta. Nie, zakładam, że jeżeli się uczę czegoś w pracy, czegoś dużego, tak? No bo nie mówię tutaj o nauce, no nie wiem, nowej biblioteki do parsowania XML-i, tylko raczej mówię na przykład o chociażby, nie wiem, nowym frameworku, tak? Nie wiem, chcę wejść w Reacta, no to się uczę na projekcie klienta Reacta. No to takiego czegoś nie robimy. I już odszedłem od takiego myślenia, zakładam, że jeżeli mam się nauczyć w ramach pracy Reacta, to sobie robię na boku projekt reaktowy, ktoś mi to reviewuje, konsultuje się, dopiero kiedy uznam, że moja wiedza jest wystarczająca, wchodzę w projekt dla klienta. To tak, żeby było jasne. No i teraz czekam na Twoje komentarze, Twoje odpowiedzi. Jak zawsze jest mi bardzo miło, jeżeli piszesz, jeżeli zostawiasz łapkę w górę, jeżeli subskrybujesz kanał, udostępniasz wideo dalej. Tutaj wszystkie aktywności są bardzo mile widziane. Zapraszam też Cię również do dołączenia do newslettera. Wystarczy, że wejdziesz na stronę zajacmarek.com, tutaj się pojawia gdzieś na ekranie adres tej strony i możesz tam się zapisać na mój newsletter. Co piątek wysyłam wiadomość taką związaną z programowaniem, z projektami, ale nie z konkretną technologią. Zapraszam Cię też na Discorda, link w opisie. I jeżeli wiesz albo nie wiesz, oferuję też indywidualne konsultacje, więc możemy sobie, jeżeli właśnie masz na przykład potrzebę skonsultowania jakiejś nowej rzeczy, której się uczysz, czy to w ramach pracy, czy po pracy, to możemy porozmawiać jeden na jeden, pogadać, wyjaśnić to rozwiązanie, przegadamy jakiś problem i jak najbardziej się zgłaszają właśnie do mnie osoby, które potrzebują nawet właśnie do pracy czegoś i się dowiedzieć i nie bardzo rozumieją jakąś koncepcję, jakieś rozwiązanie i wtedy rozmawiamy jeden na jeden. Więc więcej szczegółów jest na stronie zajacmarek.com/konsultacje. Znowu tutaj na ekranie jest podany link. Ten link jest też w opisie. No ale możesz też po prostu do mnie pisać na maila kontakt@zajacmarek.com. Znowu na ekranie się pojawia tutaj ten adres i ten adres też jest w opisie. No cen tutaj nie podaję, no bo one się będą zmieniać w czasie, więc bez sensu później musieć robić sprostowania do filmu, więc po prostu wejdź sobie na stronę zajacmarek.com/konsultacje, tam jest aktualna cena i warunki, na jakich tych konsultacji udzielam. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko, także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już jutro. Cześć!